Bajaj Dominar 400. I można by pomyśleć, hej, motobanda, ale wy już robiliście taki materiał w tamtym roku i ba, jest nawet jednym z najpopularniejszych w internecie. Więc jednak ludzie oglądają ten motocykl i interesują się tą marką. Natomiast wtedy mogliście zauważyć, że lekko byłem zdziwiony faktem, że ten motocykl jest określany mianem Sport Touring. Kiedy pierwszy raz to usłyszałem, od razu oszalałem, tak naprawdę. Jednak kiedy byliśmy na targach motocyklowych w Poznaniu i w Warszawie, mogliśmy zobaczyć właśnie Dominara z bocznym i centralnym kufrem. Pomacaliśmy, przymierzyliśmy się, Petit zrobił test targowy. Jak zwykle. I okazało się, że to nabiera trochę więcej sensu. Pogadaliśmy z Bajajem, wysłali nam ten motocykl. Tym razem, kiedy mamy kufry, to są kufry Shad. Dobra średnia półka. Dlatego w tym materiale skupimy się przede wszystkim na tym, co się kryje za hasłem Touring. W klasie 400. Oprócz wyprawy, Petit go wziął do siebie, do Poznania. Zrobił nim, już Wam mówię, 1267 km. No to ja zrobiłem 1100. No, 1100. Ja nim zrobiłem 178 km, zanim go oddałem Petitowi. Czyli Petit niecałe 1100 km nim zrobił. I jakie są nasze wrażenia po jeździe? Czy ten motocykl faktycznie ma za mało mocy, aby mówić o nim touring? Niecałe 1000 km w ciągu 2 dni zostało zrobione. Żeby było jeszcze trudniej, to wspólnie jechaliśmy w 3 motocykle w 4 osoby i Dominar był najmniejszym z tych wszystkich motocykli, ponieważ nam jechała jeszcze Super Tenera, która ma 3 razy większy silnik, a także Yamaha Niken, która też ma 900. Tutaj mamy pojemność 3,7,3 i 35 koni mechanicznych, więc jakby nie patrzeć, mamy 3 razy mniej koni mechanicznych. Jednak okazuje się, że Dominar wcale nie odstawał. Jakby tego było mało, to żeby Dominar miał jeszcze ciężej, a my jeszcze weselej. On robił jako motocykl techniczny w zasadzie, więc on miał wszystkie nasze aparaty, GoPro, jakieś tam uprzęże, drona miał, jeszcze plecak Petit tutaj przyczepił, żeby było jeszcze ciężej. Może to nie było nadmierne obciążenie, bo ziemniaków nie woziliśmy. Natomiast faktycznie kufry były cały czas zapakowane. Petit, jak się jeździło w trasie? Ja zaczynałem z Poznania razem z Filipem i bałem się tego, że mówię, kurde, jedziemy na drogę szybkiego ruchu, będzie problem. Filip odjedzie. Odjedzie, nie? A jednak nie było tego. Wiadomo, że jego Tenera ma dużo więcej mocy, więc z dołu, jak on manetę odkręci, no to szedł, tak? Ale tutaj jakby trzeba trochę dłużej wachlować biegami, ale generalnie... Tak, tak, tak. Największy problem to jest to, żeby dojść do tego 5. biegu. Jak już dojdziesz do tego 5. biegu, to on jest na tyle elastyczny, to jest i możesz zwolnić, i możesz przyspieszyć, bez problemu się ten motocykl zbiera. I właśnie na drodze szybkiego ruchu to było widać, że ja dobijałem do tego 5. biegu, doganiałem Filipa, wrzucałem sobie 6 i ze spokojem już te tam 130-120 jechałem za nim, nie? W ogóle nawet na 6. biegu jest dosyć spora elastyczność tego silnika, że możesz jechać sobie 90 i jednocześnie 130, nie wahując w ogóle biegami. Dopiero tak, kiedy tak. Wyprzedzaliśmy te tiry i wiał silny wiatr, bo to też trzeba przyznać, że tutaj jeszcze mieliśmy ten problem, że cały czas naprawdę pogoda była kiepska i wiał bardzo silny wiatr, przez co każdy motocykl wyposażony w kufry ma gorzej, bo po prostu jest bardziej na to wrażliwy. Tutaj przy tirach wiem, że musiałeś tam mocniej zredukować, żeby przycisnąć i za nami pogonić. Tak, tak, no bo to jest jakby ten moment z poduszki, gdzie wchodzisz zza ciężarówki, jest ten podmuch powietrza, dostajesz, no i jednak on jest dosyć lekki, tak? I czuć to. Ale mimo to, że tam kufry były dopakowane, no to jednak czuć tą wagę. No i wychodzisz i masz ten opór powietrza, który musisz zwalczyć, wtedy wracasz z powrotem na swój pas i jedziesz dalej, nie? Ale jeżeli chodzi o moc, mamy te 35 koni mechanicznych, czy to w trasie jest za mało? Czy ty miałeś takie momenty, że on sobie nie dawał rady albo że się nadmiernie męczył? Bo do spalania zaraz dojdziemy. Nie, ja właśnie bym powiedział, że byłem dosyć mocno zaskoczony, bo wiesz, że ja zawsze siadam na każdy motocykl i za mało mocy. Pełna rura. Tak, i za mało mocy. Danie tym się jeździć nie da. Nie, tego nie było tutaj. Mówię, jedyne właśnie te pierwsze do 3., 4. biegu jest takie poczucie, że musiałem was trochę gonić, ale potem jak już trafiliśmy na jakąś fajną drogę i była ciągła jazda bez tam zmiany biegów, trzymałem się za wami, nie miałem problemu raczej, żeby nie traciliście mi gdzieś tam z oczu. Można by powiedzieć, że z jednej strony ktoś powie 35 koni, mało.
Ja też bym powiedział ogólnie mało, ale zrobiłem tą trasę z Wami i mogę powiedzieć, że starczy. Teraz tak, żeby nie było żadnych wątpliwości, poza drogami lokalnymi, poza miastami, wioskami, jeździliśmy także po eskach i autostradach, gdzie utrzymywaliśmy prędkość minimum 120-130 km na godzinę. Pomimo faktu, że te kufry są z naklejką max 120, Petit stwierdził, że spróbuje także pojeździć trochę szybciej i rozpędził się do 153 dokładnie, jechałem z kuframi. Z kuframi, z obciążeniem. Więc naprawdę nie jest źle, ten motocykl sobie radzi, chociaż trzeba przyznać, że to też jest zależne od wiatru, bo kiedy był bardzo silny wiatr, wtedy prędkość nam spadła do 120 paru kilometrów na godzinę. Jakby właśnie wiatr zaczyna grać największą rolę w momencie, kiedy dochodzimy do 120 km na godzinę, tak? Wtedy zaczynamy czuć, że mamy te kufry, że opór się staje coraz większy, jest żagiel, nie? Żeby było jeszcze śmieszniej i jeszcze trudniej i jeszcze ciekawiej, to skoro jechałem w dwie osoby razem z moją żoną, to nie mogłem sobie odpuścić okazji, aby pomęczyć także naszego osiołka i zobaczyć, jak się jeździ w dwie osoby, w trasie, z kuframi, po kiepskich drogach. Bo to wszystko jakby było. Parę dobrych ujęć na dobrych drogach też mieliśmy, ale to nie jest tak, że to były tylko dobre drogi, bo Filip, prowadząc nas swoim supertenerem, stwierdził, a włączymy tryb bez asfaltu, a w zasadzie jak najmniej asfaltu. I po tych kiepskich drogach, gdzie dosłownie dziury zapadające się były, pod nimi było po prostu widać stara kostka brukowa, a pod nimi piasek. Jeszcze większe dziury i piekło na dole było widać. Takie dziury tam były, że można było się zgubić. To i tak sobie dawaliśmy radę. Wtedy się zamieniliśmy, ja zrobiłem bodajże 80 km w dwie osoby razem z moją żoną, więc jakby ciężar, jaki Dominar miał do pokonania, był większy. A mimo to jakby ja nie czułem, że mi brakuje tej mocy. Owszem, po tych najgorszych drogach jeździliśmy z prędkością 70-80 km na godzinę. Tam nie było szybkiej jazdy, bo się po prostu nie da. Natomiast wpadłem też chwilę na trochę lepsze drogi, tam gdzieś pod Żmigrodem już mieliśmy takie ładniejsze drogi. Tak. Tam już sobie polecieliśmy szybciej, trochę szybciej niż ustawa przewiduje. I też ja nie czułem, że muszę za chłopakami jakoś specjalnie gonić. Mimo, że jechałem w dwie osoby z kuframi, to nie było takiego momentu, że trzeba specjalnie gonić. Żeby było jeszcze ciekawiej, to tego samego dnia na tych samych drogach jeździłem także supertenerom. Także w dwie osoby, także z kuframi. I powiem Wam szczerze, że kiedy przesiadłem się z supertenery na Dominara, to mi osobiście było wygodniej. Z tego powodu, że po prostu supertenera jest dla mnie za wysoka. Mimo, że Filip obniżył mi siedzenie o 4 cm, to kiedy do tyłu usiadła moja żona, to się okazało, że jednak ten ciężar z tyłu jest odczuwalny. Czułem to bardzo mocno na kierownicy przy wolnych manewrach. Ja po prostu jestem za niski do tamtego motocykla. Tutaj jest zupełnie odwrotnie. Tutaj ten motocykl jest mniejszy. Pasażer ma troszkę mniej miejsca niż na supertenerze. No, to jest po prostu krótszy motocykl. Ale mimo to ma na tyle dużo miejsca, że podczas przyspieszania spokojnie mogła się oprzeć o kufer tylny centralny. Podczas normalnej jazdy trzymała się z tyłu za te uchwyty boczne i nie napierała na moje plecy. A to też jest bardzo męczące, bo na przykład na Nikenie, jak jeździliśmy, to ona bardzo mocno napierała na moje plecy. I to było widać, że nie tylko ona była zmęczona, ale także ja po trasie. Tutaj tego efektu nie było. Kiedy tankowaliśmy wszystkie trzy motocykle na stacji benzynowej, to schodziliśmy z tym spalaniem coraz niżej, tak? Tak. Nike spalił 12, Supertenera 10 z groszem, 11 chyba, a ten spalił niecałe 7 litrów na 180 km, które przejechaliśmy. Czyli poniżej 4 litrów w trasie, goniąc za większymi motocyklami. Uważam, że to jest naprawdę dobry wynik. I co najbardziej zaskakuje, z kuframi, które robią oczywiście żagiel, tak? Czyli powinien palić dużo więcej tak naprawdę. Tak. I co ciekawe, te kufry są duże. Nie tylko do tego wchodzi kask, bo to jest jakby oczywiste, że kufer centralny musi pomieścić kask. Na przykład my wszędzie chodziliśmy z kaskami, a Petit, mimo że miał jakby załadowany motocykl, to kask zostawiał, bo kufer centralny miał wolny. Ale ja zrobiłem jeszcze jeden test, ma zarówno RPH 11, jak i RPH 70, wchodzi do tych kufrów bocznych. I dosyć łatwo się je odpina, zapina. Petit sobie z tym genialnie poradził, nie ma z tym żadnych problemów, brał sobie je do domu. Jednak to nie jest tak, że Barż stworzył najlepszy motocykl turystyczny małej pojemności na świecie, a my się nad nim rozpływamy. Każdy motocykl ma jakieś wady. Tutaj na przykład mamy ten shift light. Przy pewnych prędkościach, jak jedziemy powyżej 100, on już zaczyna się świecić na stałe. Na szóstym biegu. On się załącza w okolicach chyba 5,5 tysiąca, tak? I już do tych 8, gdzie powiedzmy lecisz po drodze szybkiego ruchu, no to on już nie przestaje się. Na drodze szybkiego ruchu po prostu się świeci na stałe, nie mruga, więc to jest jakby okej. Wydaje mi się, że da się go wyłączyć. Oprócz tego działanie skrzyni biegów nie jest tak precyzyjne, jakbyśmy chcieli. I tutaj Petit może powiedzieć, że to nie jest tak, że jakieś biegi mu wypadły. Tak, no nie, ani razu mi się nie zdarzyło, żeby bieg mi jakiś wypadł albo jakiś taki inny problem, ale samo wrzucanie biegów jest na tyle miękkie, że się zastanawiasz, czy
czy ten bieg wszedł, czy nie. On zawsze wchodzi, tak. Ale mogłoby to być trochę bardziej zdecydowane. Wyraźne. Tak, ten feedback mógłby być wyraźny. Oprócz tego ja osobiście uważam, że jak na wersję Touring, jeżeli mamy już te kufry, to przydałoby się także zamontować wyższą szybę. Już przy okazji tych kufrów, żeby w pakiecie była także wyższa szyba, bo udało nam się znaleźć, że one już są, że spokojnie te dwie śrubki wymontujesz i masz taką wysoką szybę. Szczególnie to było czuć na drogach szybkiego ruchu, na SC, że ten napór wiatru był spory i trzeba było już bardziej się trzymać tego motocykla. Przydałby się trochę większy zbiornik paliwa, mimo że ten motocykl nie pali więcej, to fajnie jakby miał jeszcze większy zasięg. Bo w tej chwili robiliśmy około 280 km na baku. Nie, ja na nim zrobiłem dokładnie 250 km po powrocie do domu i się zapaliła rezerwa. Czyli 250 do rezerwy. Na rezerwie myślę, że jeszcze byś spokojnie z 40 czasnął. W tym roku miałem okazję pojeździć pulsarami, zarówno 125, jak i RS-em 200. 125 miała bardzo fajne to zawieszenie, takie było bardzo miękkie. I tutaj mi się wydaje, że tego brakuje, jak na motocykl, który ma dopisek Touring, też to zawieszenie powinno być miękkie. No tutaj poszło bardziej w sport, nie? Że to tak, zawieszenie, tak. Układ hamulcowy i podnóżki są takie trochę przesunięte bardziej w sport, a na przykład miękka kanapa i te kufry bardziej w Touring. Nie? Natomiast ja też uważam, że podnóżki dałbym delikatnie bardziej do przodu, żeby te kolana były mniej ugięte, lepiej wybierające to zawieszenie, bo to jest dobre zawieszenie, ale mogłoby pracować bardziej miękko. I naprawdę byłby z tego mały, fajny turystyk. Ale kto wie, może w najbliższej przyszłości właśnie zrobią taką wersję... Dominar ADV. ADV, GT. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Podsumowując całość, jakby nie będziemy rozwodzili się nad silnikiem, nad hamulcami, bo o tym wszystkim jest nasz poprzedni materiał z tym motocyklem. I tu się nic nie zmieniło. I tutaj się nic nie zmieniło, jakby to jest taki sam motocykl. To, co się zmieniło, to doszły te kufry i fakt, że wzięliśmy go na dłuższą wycieczkę. I to w dwie osoby pojedynczo zapakowanego, także pod tym kątem go sprawdziliśmy i moje wnioski są takie, że da się. Jeżeli chcemy, to się da. Ten motocykl nam na to pozwala. I myślę, że jeżeli jesteście zainteresowani tym motocyklem, to bardzo często są jazdy testowe. W tym roku były bodajże w Łodzi, więc myślę, że spokojnie możecie udać się do dealera, zapytać się o jazdy testowe, po prostu poznać ten motocykl, bo nie taki diabeł straszny, jak go piszą. I w wielu rzeczach ten motocykl się po prostu sprawdzi, jako taki zwykły motocykl.